Ty, kolego! Trząsłeś kiedyś szczurem? Ej, kawalerze, wyglądasz jakbyś chciał sobie szczurem zatrząść. Szukacie może szczura do zatrzęsienia? Gorące szczury w twojej okolicy, zadzwoń i zatrzęś teraz. Pytacie się, co mi jest? Nic mi nie jest. Będziemy dzisiaj grać w Rat Shakera, czyli... Are you tired of dealing with pesky rats that just won't leave you alone? Introducing Rat Shaker, the fast, easy and fun way to keep rats in check. Just hold, shake and watch that meter. Wytłumaczone, prawda? Wszystko wiadomo. Nie potrzebujemy mówić nic więcej. Dzisiaj będziemy trząść szczurem. A robi się to tak. Łapie się go... Ale to nie wszystko, co ta gra ma nam do zaoferowania. Proszę bardzo, możemy trząść szczurem o tak, na boki. Możemy go tak trząść góra-dół, proszę bardzo. Nie trząść szczurem to też jest opcja, możemy go po prostu trzymać. A te głosy z tyłu głowy to dodatek, prawda? Im bardziej trzęsiemy szczurem, tym więcej głosów pojawia się w naszej głowie. To by miało sens w sumie. Proponuję naszego szczura trochę... Głosy mówią, żebym nadal trząsł. Okej, dobra. Proszę bardzo. Co się śmiejesz? Kto ci pozwolił się śmiać? Masz krzyczeć, bo to był majtam w górę i w dół. Powinieneś cierpieć, a nie się śmiać. Szczur masochista, no. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I zaraz nam ten wskaźnik się wypełni. I co się wtedy stanie? Czy on wybuchnie? Nie. Mam go od nowa machać? Don't stop? Przynajmniej zbliżamy się do domku. Zobaczcie, za szczurem tam w tle jest jakiś domek. Czy mogę to zrobić jakoś, żeby nie musieć tą myszką machać? Czy mogę go po prostu... O! Mogę to robić tak, zobaczcie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O! Dalej trzęsę przecież! Przecież trzęsę! Dawaj, 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 potrafisz, eksploduj, wybuchnij, stań się cokolwiek, proszę bardzo, no, 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 dawaj, Feel it? Taste it? Mam posmakować szczura? Mam słuchać. Czemu ten szczur do mnie mówi? Czemu te głosy do mnie mówią? O co chodzi w tej grze? Keep shaking. No dobra, ale mi już ręka boli. Będę bardzo powoli to robił. No dawaj. Zrób coś. Podchodź tam. Bliżej. Czemu nie mogę chodzić do przodu? Czemu muszę tobą trząść zamiast chodzić do przodu, no? Nie byłem dzisiaj na siłowni. Nie szykowałem się dzisiaj na ćwiczenie bicepsów. Co to ma być? Dobra, Rat Shaker Meter, proszę zrób coś tym razem. Zrób coś tym razem, gro, błagam. Squeeze. Mamy nową opcję, moi drodzy. Teraz prawy przycisk wyszy. Jak się ściska? O! Możemy go ściskać tylko do pewnego momentu? No to ściskamy, uwaga! Stop! Czy jak przytrzymam zbyt długo, to nasz szczur umrze? Głosy mi mówią, że mam go ściskać i nie puszczać. Dobra, ściskamy, proszę bardzo. Co się wydarzy? Robi się fioletowy. Robi się jeszcze bardziej fioletowy. You've broken my will. O great shaker of rats. The answers you seek are over there. Jakie odpowiedzi? Stands a house that was not there before. A house that has no familiar shape.
A house. A... Built by sin. Okej. Go now, rat shaker. See what you yearn for. Zostałem uwolniony z jarzma ściskania szczura. Możemy go teraz, zobaczcie, trząść do woli. Możemy go ściskać do woli, ale możemy też iść przez pole zboża, więc ja bym spróbował, co się stanie, jak jednak tego szczura to tak ściśniemy. Tak na stałe. Czy coś się stanie? Halo? Halo, szczurku? Czy my go zabiliśmy? Chyba go zabiliśmy, bo się dziwne odgłosy zaczęły pojawiać. Halo? O, tak nie powinniśmy byli tego robić. Bo wiecie, co to oznacza? Muszę to robić jeszcze raz. Moi drodzy, jestem gotowy. Musiałem przejść etap trzęsienia szczurem jeszcze raz. Moja prawa ręka jest aktualnie bezwładna, ale to nic. Ponieważ lewa ręka jest w stanie trzymać guzik W, aby iść naprzód. A chodzenie naprzód to jedyna rzecz, która jest w tym momencie w naszym umyśle. Gdybym miał drugą rękę widoczną gdzieś przy ciele, to delikatnie dotykałbym kłosów tego pięknego zboża jak w Gladiatorze, aby pokazać, iż jestem osobą czułą na piękno tego otaczającego świata. Niestety prawa ręka cały czas trzyma szczura, którego możemy ściskać, ale na razie możemy darować mu życie, ponieważ jesteśmy u wrót. You must know what's inside. And there's no turning back. You must find it. Dzięki, szczurze. A... Czy ja mam go? Ja go mam teraz trząść, żeby otworzyć drzwi. La 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 la. Góra dół, 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 lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. O nie, teraz mamy ścisnąć. Ściskamy go, proszę bardzo. Nie! Nie, nie, nie. Trzęsiemy. Proszę bardzo, musimy wytrząść. I też ściskać. I... O co chodzi? Trzeba było trząść, a potem ściskać. Wchodzimy do środka, moi drodzy. Moi kompani, widzimy się po drugiej stronie. Moje przeznaczenie ściskacza szczurów zaraz się spełni. Wchodzę! Co to za Stanley Parable Reference? Co to ma być? Myślałem, że tu będzie... Myślałem, że czeka mi to moje przeznaczenie. A to jest przeprowadzka czyjaś. Co ja mam? Co ja mam tutaj? Co ja mogę? Czy ja mogę... Mogę się skupić na jednym przełączniku albo na jednej rzeczy i trząść szczurem, aż ona się przełączy? Dobrze rozumiem? Proszę bardzo. Trzęsiemy, 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 trzęsiemy. Jesteśmy naładowani. I teraz... I... Może nie o to chodziło? Włączmy z powrotem! Okej! Okay. Musimy naładować, słuchajcie, nasz wskaźnik, bo potem używając tego wskaźnika... Używamy go do otwierania różnych rzeczy, na przykład drzwi, proszę bardzo. Otwieramy drzwi. Czemu ten dom przeznaczenia wygląda jak zwykły dom? Czemu to wygląda jak generic house asset? Find it! Find what? O co chodzi? Możemy włączyć telewizor? Are you tired of dealing with pesky rats that just won't leave you alone? My już to widzieliśmy. Mamy opcję... Co to jest? Co to jest? Coś tam wyszło z naszego wideo. To znaczy, że musimy chyba, słuchajcie, tutaj klikać na wiele różnych rzeczy.
Im więcej rzeczy klikniemy, tym lepiej. Więc szukamy rzeczy, które można kliknąć. Ja tu sobie załaduję ten wskaźnik. Na co my tu możemy najechać? Na szafki, na obraz. Tu mamy... Ojoj. Ojoj, tu coś... Tu coś się wydarzyło. Ja tam nie wchodzę, słuchajcie. Zobaczmy może ostrożnie, bo ten... Ojejku. Ten dom to jest jakieś takie strasznie duży labirynt. Wolę się przyjrzeć dokładnie, o co chodzi. Co my tu mamy? O! O! Nic tu nie mamy? Okej. Okay. Idźmy dalej w naszym labiryncie. Labiryncie domowym. Może za tymi drzwiami coś jest. Coś tu chyba jest, są jakieś kasetki, ale nie możemy nic z nimi zrobić. To po co my tu wchodzimy, jak to nic nie ma? Może tu coś jest. Proszę, bądź tu coś. O! Czy to jest łazienka? To jest łazienka. I w łazience nadal nic nie ma, słuchajcie. Okej, nie pytałem. Nie pytałem, stary. Może byś chciał sobie... Może chciałbyś się wody napić? Może chciałbyś się takiej wody napić? Nie? Aczkolwiek powiem wam, że czuję się troszeczkę bardziej stabilny mentalnie i emocjonalnie po tym, jak od kiedy wyszliśmy z tego pola z żytem, czy cokolwiek tam było. Wiecie co? Pójdźmy sobie może do tego korytarza. Tam, gdzie były jakieś dziwne plamy. Nie wiem do końca, gdzie był ten korytarz. Tutaj chyba, prawda? Bo obeszliśmy już cały dom i nic tu się nie wydarzyło i nic nie było widać. Co ja mam z tym zrobić? Czym jesteś? To jest Susie, schodzimy na dół. Może to nam się przyda w późniejszym terminie? Co tu się dzieje? Mamy jakieś gazety. Mamy Rat Shakera. Dwa opakowania Rat Shakera. Jakieś butelki. Otwórzmy drzwi. Halo? Chwila. Co się dzieje? Ej, co tu się dzieje? Czy my mamy odpalić reklamę znowu? Nie ma już, zobaczcie, tutaj okienka. O! Ja tylko trząsłem szczurem! Ja tylko zatrząsłem szczurem, przepraszam! Chciałem powiedzieć, że kominek się zepsuł. Możemy... O! Co tu jest? Możemy sobie... She never loved you. Co się właśnie wydarzyło? Czemu wskazaliśmy na sofę i mieszkanie eksplodowało? Co się dzieje? Dlaczego wszystko wybuchło, jak pokazałem palcem na sofę? Czy to był canon event? Nie wchodzę tym razem na sofę. Czy tutaj w tym telewizorze powinno być coś, co powinienem znaleźć? Chyba nie. Idziemy dalej. Czy jest tu coś, z czym mogę wejść w interakcję? Okej. Okay. Spróbujmy może to. Możemy włączyć to radyjko, albo je wyłączyć. Może dodatkowo wyłączmy też tą kuchenkę? Oh. Czy ta gra to jest 1000 sposobów, by umrzeć? O co chodzi? Sofa jest mordercza. Kuchenka jest mordercza. Radyjko nie jest z jakiegoś powodu. Szukajmy może dalej. Tutaj coś jest, tylko nie wiem, co mam z tym zrobić. Skręćmy może w tą stronę. Wytrząśmy sobie troszeczkę otwarcia drzwi. Czy mamy tu coś?
Chwila, czy te wszystkie obrazy to są jakieś szczury? Zobaczcie, tutaj jest szczurzy ogon. Na tym obrazie też jest szczurzy ogon, tak jakby. To by w sumie miało sens, ale... Co to jest za Baby in Yellow reference? Co tu się dzieje? Panowie szczurki? A... kliknąłem na was. I... o! Coś tu było? Coś tu... tu jest! Oh! Obrazek! Dobra, dobra. Mamy kawałek obrazka, który potrzebujemy. Musimy prawdopodobnie po prostu znaleźć te obrazki tutaj. Ja tu nic nie widzę. Czy jest tu jakiś włącznik może? Czy mogę obejść? Wiecie co, ja sobie obejdę może naokoło. Tu są jeszcze jakieś drzwi. Spróbujmy je otworzyć. O! Udało się. I mamy tu toaletkę. A kolejne opakowanie Rat Shakera. To może odkręćmy wodę? Okej. 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 Rozumiem. Wystarczy. Wystarczy. Zrozumiałem przekaz. Zrozumiałem przekaz. Czy możemy sobie wejść z powrotem do tych drzwi tutaj? Są otwarte teraz. Okej, czyli zobaczcie, w każdym z tych przejść, w każdej z tych iteracji musimy znaleźć kawałek obrazka, rozumiem, bo najpierw znaleźliśmy kawałek obrazka, teraz znaleźliśmy kawałek obrazka. Więc jak, jeśli rozumiem, naładujmy sobie naszego szczura. Jeśli dobrze rozumiem, znowu się pojawimy w tym mieszkaniu i będziemy szukać kolejnego kawałka. Tak więc... U! Gro, ty jesteś horrorem, czy nie jesteś horrorem? Zdecyduj się. Czy ty mnie chcesz straszyć psychodelią i ściskaniem szczura, czy chcesz mnie straszyć... jumpscarami? A... co ja mam tutaj zrobić? Mam otworzyć drzwi! Okej... Dzień dobry, lewitujące puszki i mikrofalówki. A mikrofalówka nie lewituje, tylko puszki lewitują. Okej. Find her. Kogo? Czy my tu cały czas szukamy twojej... szczurzej... twojej szczurzej dziewczyny? Żony? O co chodzi? To jest nasza trzecia wersja naszego domku, zobaczcie. Telewizor opętany przez szczury, wszędzie kasety. Okej. 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 Co się stanie, jak tym razem odkręcimy wodę? Chyba niewiele, co? Proponuję pójść w takim razie w drugim kierunku. Jak coś, to ta cenzura to nie jest moja. Jakby ja tego nie nakładam. Ta gra po prostu tak dziwnie rozjeżdża. Czy ty jesteś Baby in Yellow? Czy to ja mam cię tutaj... mam coś z tobą zrobić? Chyba niekoniecznie. Czy tu gdzieś jest coś, co powinienem... czy... ja nie wiem, gdzie ja jestem, słuchajcie. Trafiłem w jakieś bardzo dziwne miejsce, ale wychodzi na to, że... możemy coś z tym zrobić? Możemy coś z tym zrobić. O, telewizor! Nie! Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale... telewizorze, czy ty mi za... telewizor zabił mi mojego szczurka! I teraz szczury mnie obchodzą! Nie! Zostawcie mnie! To nie ja! To nie ja! To telewizor! Co za chamstwo! I muszę teraz robić to wszystko od początku. Kolejne korytarze.
i kolejne drzwi. Czy powinniśmy próbować je otworzyć? A... szczurku? Szczurku, czemu się świeci? Szczurek nam się zmienił w latarkę. Och, dziękuję ci. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że to nie jest jakaś śmiertelna choroba. Że się świecisz. W sensie, że mam nadzieję, że nie nurkowałeś w jakimś jeziorku w Prypecie czy coś. Find it. Ja nadal nie wiem, czego ja szukam. Gro. Be more precise, please. Schodzimy. I... A... Mamy... Co my właściwie mamy? Czym ty jesteś? Co tu się dzieje? Na co ja się patrzę? Tu jakiś obraz. Tu jest... jakieś... jakaś droga dalej. Pozwólcie, że się rozejrzę po pomieszczeniu. Nie no, muszę iść w tą stronę. Idę w tą stronę. To jest jakaś klatka. A kolejna klatka. Ale tu nic nie ma. To jest w ogóle sofa, zobaczcie. Czyli to jest... Chwila, wiem! To jest... salon. Tu jest sofa, tu stał telewizor. Okej, to mniej więcej w takim razie teraz ogarniam. Tu powinna być łazienka. Znaczy, kuchnia. Tu powinno... Nie. Nie, dobra, nieważne. Kompletnie się pogubiłem. Tu coś mamy. To jest... Okej, to jest łazienka. Czy ja powinienem gdzieś iść? To wygląda na kuchnię. Tu coś jest. Okej, tu są drzwi, które się mają otworzyć. Aby otworzyć te drzwi, potrzebujemy kawałka kartki. Chwila, mordo! Czy ty nie trzymasz tego, czego ja potrzebuję? To jest dokładnie to! Okej, czyli nie musiałem wcale szukać. Szczurze. Ja nawet nie wiem, jak ja mam to przetłumaczyć. Nie znam takich słów ani po angielsku, ani po polsku. Mam nadzieję, że mnie nie obraziłeś, szczurze. Z tego zdaję sobie sprawę. Teraz... Teraz już wiem. Jesteśmy w jakiejś klatce. I mamy tu jakiś bardzo dziwny labirynt, z którego prawdopodobnie będzie trudno wyjść. A może i nie? A może i jednak tak. Pójdźmy tutaj. Ja nie wiem, gdzie my chcemy w ogóle dojść, więc to jest taki mały problem. Czy my próbujemy... To jest łóżko? Czy my próbujemy przez to łóżko przejść? Czy my jesteśmy w miejscu, gdzie już byliśmy? Czy w miejscu, do którego zaraz dopiero przejdziemy? Ja nie wiem. Ja kompletnie... nie wiem. Tu coś jest. Czy my stąd przyszliśmy? Czy my stąd przyszliśmy, czy... Co jeśli ja to otworzę i gra powie, błąd, teraz przechodzisz grę od początku. A. Okej. Okay. I can smell it. Down there. I wonder if she knows what happened under her own floorboards. Enough. Your iniquities have led you here. Okej. Okay. There is no going back now. Face the truth. W takim razie, moi drodzy, czeka nas chyba finał. Weźmy sobie naszą karteczkę. Mamy karteczkę. Mamy otwarte drzwi. Wynośmy się stąd. Idziemy, słuchajcie, spotkać się z bossem, czy czymkolwiek to jest w tej grze. Ja nie wiem, co się dzieje tutaj. Kompletnie nie mam pojęcia, co się dzieje. Okej. Okej, jesteśmy w piwnicy.
Wszystko jest w porządku. Mamy sobie pomieszczonka piwniczne z wieloma pokojami. Jest gitara. Jest gitara, potrzęśmy sobie szczurem dla efektu komediowego. Efekt komediowy zawsze nam się przyda, prawda? Co jest w lodówce? Czy ja mam tam wejść? Chyba nie. Ja się spotkam. Ja nie uciekam przed niczym. Ja się nie boję. Tylko ja potrzebuję... trochę więcej czasu. Ja sobie potrzebuję pozwiedzać. Dobra, stąd przyszliśmy. Czy o to chodziło? Ja mam tej lodówki wejść? Chyba tak. Ja ją mogę zamknąć. Dobra, czyli to chyba nie chodziło o to jednak. Pójdźmy może w tą stronę. Tu coś jest. Witam serdecznie. Ale to nie jest chyba nic, czego szukamy. Pójdźmy może dalej. Szczur dla komediowego efektu. Tu też nic ciekawego. Szczur dla komediowego efektu. Tu też nic ciekawego. Tu nigdzie nie ma nic ciekawego. Może tu jest coś ciekawego? Czym jest to pomieszczenie w ogóle? Jakieś takie wielkie. Tu też nic ciekawego. A może jednak poczekajcie, przyjrzę, bo może ja czegoś nie zauważam. Nie. Mam tak każdy zaułek szukać. Czy czegoś tutaj nie ma? Ukrytego albo coś. O! Look at what you've done. Co ja zrobiłem? Started with vows of love, now ends wrapped up in plastic. Co? Reduced to rat food. You are the wife shaker. Żadnej żony nikomu nie zatrząsłem. O czym ty mówisz? O czym? O nie, słuchaj, za takie pomówienia to to... Tak. Spędziłem 40 minut mojego życia tylko po to, żeby gra nazwała mnie Wifeshakerem. Czy to jest to? Czy moje doświadczenie z Ratshakerem zostało sprowadzone do łażenia po piwnicy? Ja liczyłem, że trzęsenie szczurem to jest świetna zabawa, to jest przygoda mojego życia. Że ja przeżyję doskonałą zabawę. A jedyne co przeżyłem to... ból prawej ręki. Co ja właśnie nagrałem?